Intercity Fredro z EP08001 po linii podmiejskiej wjeżdża na peron numer 2. Ale trafienie. Nie dość, że świnka, to jeszcze na torach podmiejskich. A tymczasem Elf na linii S2 do stacji Warszawa lotnisko Chopina 27WE008. I Fredro, ciekawe czy się zmieści w peronie. No nie, nie zmieścił się. Intercity Kolberg do Olsztyna Głównego ED160006. Rusza Interregio do Łodzi Kaliskiej. Na torach podmiejskich mamy Impulsa Nevaga SKM do Otwocka. I mamy Flirta, który się zawstydził i stoi. Podstawia się Flirt do Siedlec. Dwie jednostki. Rusza EN57 AKM do stacji Błonie. Dynamiczny wjazd Flirta do Celestynowa. A w przeciwnym kierunku rusza Kibelek AKM do Grodziska Mazowieckiego. I ED160 do Olsztyna wyruszył. Warszawa Wschodnia, Grodzisk Mazowiecki dwa razy AKM. AKM-ka do Sochaczewa. Ciekawa trasa, bo z Pilawy. A po sąsiedzku do Fredry Kibelek Kolei Mazowieckich. On się zmieści. Wjeżdża ekspres Intercity Premium ED250. Tylko pytanie, czy do Gdyni, czy do Kołobrzegu? Do Kołobrzegu. I będzie podstawiać się leniwie Kibelek Kolei Mazowieckich. Czwarty planowany.
Odjazd pociągu o godzinie 16:00. Leniwie rusza w dalszą drogę Fredro. Mamy kibelka AKM i mamy Pendolino do koło brzegu. I rusza EN57 AKM 1597. Oraz 1599 do stacji Grodzisk Mazowiecki. Pomyka EN100 Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Wskaźnik W24 to ta ukośna kreska, która się świeci. Wyrusza ekspres Intercity Premium do Krakowa Głównego. Teraz pytanie, co było nie tak z tym składem, biorąc pod uwagę wskaźnik W24. Nie mam nic przeciwko zmianie peronu. Teraz PSA Gama prezentuje się jeszcze bardziej okazale i cieszę się, że mogę Wam ją pokazać właśnie w takim ujęciu.